wśród katolików jest duża grupa ludzi, którzy przeżywają swoją wiarę biblijnie. I bardzo dobrze. Wyciągają Pismo Święte, przeglądają wszystkie stronice, wertują kartki i wśród akapitów biblijnych odczytują różne prawdy wiary. I tak naprawdę nie ma w tym niczego złego, ale pojawia się problem w tym momencie, kiedy chcą znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące wiary i moralności. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie ma wszystkich odpowiedzi. Bo gdyby Pan Bóg chciał, żeby tak było, to by zostawił nam precyzyjny kodeks, a nie wspólnotę, w której odnajdujemy pewne treści. I nie mieszałby w garnkach chrześcijan jakimś parakletem, zesłaniem Ducha Świętego, tylko by stwierdził, że wszystko znajduje się tutaj, a jednak jest zupełnie inaczej. Bóg zdecydowanie przekracza to, co napisane, dlatego że każde słowo można interpretować po swojemu. I oprócz Niego potrzebujemy klucza interpretacyjnego, który pozwoli nam bezpiecznie iść przez Słowo. A Kościół katolicki ma najlepsze narzędzie. Jest nim tradycja i ona pozwala nam dobrze rozumieć to, co zostawili nam apostołowie i ci, którzy spisali święte księgi. Tradycja Kościoła katolickiego to nie jest coś wydumanego przy biurku naukowca czy podczas picia kawy kilku osób z pierwotnego Kościoła. To jest bardzo precyzyjne, logiczne wytłumaczenie, jak odczytywać Słowo Boże. I kieruje tym Duch Święty, który wierzymy, że czuwa nad całym Kościołem. Tyle na drodze wstępu odnośnie tego, jak powinniśmy odczytywać Pismo Święte po katolicku. A teraz przejdźmy do konkretów. Co Pismo Święte mówi nam na temat Spowiedzi Świętej? I na przykład w 20 rozdziale Ewangelii według świętego Jana czytamy takie słowa. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. I chyba to słowo wcale nie potrzebuje komentarza. Bóg wkłada w ręce apostołów duchową władzę, że oni decydują, komu zostaną odpuszczone grzechy, a komu nie. I tak naprawdę nie tylko oni, ale również ich następcy. Bo gdyby Bóg nie chciał, żeby Kościół funkcjonował dalej, to zdecydowanie by szybciej zszedł drugi raz na ziemię. Paruzja by nastąpiła w czasach apostolskich. Jednak tak się nie wydarzyło i do tej pory z naszych chrześcijańskich ust nie schodzi powiedzenie Maranata, przyjdź Panie Jezu. Dlatego wsłuchujemy się w słowa, które są w Ewangelii według świętego Jana i do dzisiaj idziemy za tym wskazaniem. I wypowiadamy nasze grzechy kapłanom, a oni te grzechy odpuszczają i przez to uwalniają nas z tych negatywnych więzów duchowych. Także kapłani wypowiadają swoje grzechy kapłanom, ponieważ wiedzą, że w Kościele nie ma samousprawiedliwienia. I nawet gdybyśmy byli papieżem, to i tak musimy pójść do jakiegoś kapłana, żeby wypowiedzieć swoje grzechy. A o tym, że warto, słyszymy kolejny raz w Ewangelii według świętego Łukasza. I tam padają takie słowa. I ja Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Czyli słyszymy o tym, że święty Piotr dostał bardzo trudną i odpowiedzialną misję, że to, co on zadecyduje na ziemi, będzie miało odwzorowanie w niebie. I tak się dzieje z każdym kapłanem, że jego decyzje wpływają na stan rzeczy po tamtej stronie życia. I kiedy o tym słyszę jako ksiądz, to aż czuję pewien strach, że od moich decyzji zależy, czy ktoś dalej będzie trwał w grzechu, czy też nie. I aż by się chciało zadać pytanie, dlaczego mam podejmować takie trudne decyzje? Nie wiem, chciał tak Jezus, więc jedyne, co mogę zrobić, to zakasać rękawy i do roboty. To, że wyznanie grzechów miało miejsce również w początkach Kościoła, słyszymy w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich. Padają tam takie słowa. Przychodziło też wielu tych, którzy uwierzyli, wyznając i ujawniając swoje uczynki. Dlaczego tak ludzie robili? Ponieważ mieli w sobie wiarę, że warto to robić, bo to przemienia ich życie. I do dzisiaj są wielkie grupy ludzi, którzy korzystają z tego sakramentu i dzięki temu niesamowicie rozruszają swoją wiarę. Sprawiają, że staje się ona żywa, autentyczna, konkretna. Dlatego wiem, wielu będzie ci mówiło, że to nie ma sensu. Pan Jezus też to stwierdził, że ci, którzy nie chcą jasności, przybywają w ciemności. Więc też będą tacy ludzie dzisiaj, którzy będą ciebie przekonywali, że to jest bez sensu. Ale wiedz, że jest ogromna grupa ludzi, którzy potwierdzają, że naprawdę warto oddać temu całe swoje serce.